ciągle myślę, że Jarosław Kaczyński tak naprawdę chce zrobić wszystko, żeby nie robić koalicji z Pawłem Kukizem, że to jest dla niego bardzo niewygodne. No to oczywiste. I przyszła mi do głowy taka myśl, że próbując tak wróżyć z fusów, że Kaczyński będzie chciał zrobić jedną podstawową rzecz. To znaczy, jeżeli mu niewiele będzie brakować do większości, to po prostu podkupi posłów Kukiza na rozmaite sposoby. To będzie proste. Tak jak to będzie robił. Ciekawa jestem, czy Kukiz o tym wie i czy szykuje swoich posłów, żeby byli bardziej odporni. Pierwsze pytanie brzmi w ogóle, co z Kukizem będzie do wyborów, tak? Bo on bardzo dynamicznie rósł w kampanii prezydenckiej, tak naprawdę on zrobił 10% w tydzień, tak naprawdę 10 punktów procentowych w tydzień, to tak on gwałtownie spada. Sondaże układają się w tym momencie bardzo mocno po myśli Jarosława Kaczyńskiego i jest całkiem możliwe, że on nie będzie musiał robić koalicji. Tak wygląda. Jest możliwe. Znaczy, oczywiście mamy, jak patrzyłem na wczorajszy sondaż CBOS, który tam zadano nieco więcej pytań niż o same preferencje, mamy rzeczywiście takie wybory, w których pula ludzi, która wygląda na zdecydowanych na to, że pójdzie na wybory, jest większa niż w poprzednich wyborach, czyli kampania wyborcza może zdecydować o wielu rzeczach i rzeczywiście mamy przed sobą wybory, w których do parlamentu może wejść od 3 do 6 partii tak naprawdę, więc też dużo będzie zależało od tego, ile ugrupowań wejdzie do parlamentu. Jeśli będą 3, nie będzie trudno PiS-owi zdobyć samodzielną większość. Jeśli będzie 6, będzie potrzebna koalicja. Jeszcze w tej chwili tego nie wiemy. Natomiast no rzeczywiście ten wariant, o tym wariancie się mówi od dawna, że ze swojej natury taki szybko zebrany klub Kukiza będzie miejscem, w którym wydaje się, że lojalność polityczna nie będzie na pierwszym miejscu. W związku z tym takie rozwiązanie problemu nietworzenia koalicji może przyjść Jarosławowi Kaczyńskiemu do głowy. Ja bym jednak nie rozstrzygał, że to PiS będzie tworzył koalicję, bo jeśli ten ostatni sondaż, chyba Millward Brown dla TVN-u, dla faktów, to tam było 35 do 36. Ja przypominam, że tuż po wyborach prezydenckich był sondaż, w którym PiS podjeżdżał po 40, Kukiz miał 20, a Platforma 18, więc tu Ewie Kopacz ewidentnie udało się odwrócić tendencję. Czy ona wytrzyma kondycyjnie, to nie mam zielonego pojęcia. Będziemy mieć pewnie jakąś debatę między panią Kopacz a panią Szydło. To też może mieć bardzo duże znaczenie. Ale tak jak mówił Łukasz, bo tutaj jest równanie z 6 niewiadomymi. Czy wejdzie Kukiz? Jak wejdzie? Czy wejdzie Zjednoczona Lewica? Czy wejdzie Petru? Czy wejdzie PSL? Wszystko się może zdarzyć. Podejrzewam, jeszcze sobie w stanie wyobrazić nawet dwupartyjny Sejm.